Rozpocznę od pewnej bardzo praktycznej zmiany, mianowicie z powodu tych minusów, których jest za dużo, zmieniamy wszystkie znaki na przeciwne. Uwaga, łącznie ze zwrotem nierówności. Formalnie możemy powiedzieć, że mnożymy tę nierówność obustronnie przez minus 1. To nam daje nierówność w sensie matematycznym identyczną, równoważną, a wyglądającą nieco sympatyczniej. Teraz stwierdzenie, która z podanych liczb spełnia nierówność, jest już bardzo łatwe. Przecież to x do potęgi piątej zdecydowanie przy dużych, dodatnich liczbach będzie duże, będzie górować nad resztą. Składników po lewej stronie, zatem w naturalny sposób podstawiamy największą zaproponowaną liczbę. Byłoby bardzo dziwnie, gdyby dla dwójki ta nierówność nie zachodziła, a zachodziłaby dla jedynki. W każdym razie stwierdzamy natychmiast, że mamy tutaj aż 2 do 5, czyli 32, minus marne 8 i jeszcze na dodatek dodajemy dwójkę, także możemy być spokojni bez szczegółowych rachunków, obliczeń. Że odpowiedź jest w punkcie C. Ponieważ rozwiązanie jest bardzo krótkie, bardzo łatwe, więc może tym razem dla tych, którzy przygotowują się do matury rozszerzonej, a trafili na to zadanie, chciałem zaprezentować taką dosyć pobieżną analizę lewej strony tego, tej nierówności, ponieważ wielomian z lewej strony ma dosyć ciekawe własności. Przyjrzymy się temu wielomianowi i jego wykresowi. Po wyłączeniu x przed nawias w nawiasie pojawił się taki dwukwadratowy trójmian. Gdybyśmy pomyśleli, że x do kwadratu to jest zmienna pomocnicza t nieujemna, to dostalibyśmy już taki zwykły, typowy trójmian kwadratowy, no tyle że z zastrzeżeniem, że zmienna jest nieujemna. Ale to nie jest istotne, ponieważ wyróżnik delta tego trójmianu jest ujemny, co od razu widać, a to oznacza, że ten trójmian nie posiada miejsc zerowych rzeczywistych. Stąd prosty wniosek, że ten trójmian dwukwadratowy, czyli wielomian zmiennej rzeczywistej x, funkcja ciągła, przyjmuje wyłącznie wartości dodatnie, albo, z drugiej strony, wyłącznie wartości ujemne. Jedno z dwojga. Po podstawieniu w miejsce x zera, tak po prostu w pamięci, stwierdzamy, że dostaniemy wartość dodatnią 1, a to oznacza, że ten wielomian z nawiasu przyjmuje wartości wyłącznie dodatnie. Skoro tak, to ten wielomian w od x z lewej strony będzie miał wartości większe od zera tylko wtedy, gdy x będą większe od zera. O znaku wielomianu decyduje pierwszy czynnik. To teraz wyznaczmy pochodną wielomianu w. To będzie 5 razy x do potęgi czwartej minus 3 razy x do potęgi drugiej dodać 1. Zauważmy, że znowu dostaliśmy trójmian dwukwadratowy z wyróżnikiem delta ujemnym. Także ta pochodna nie posiada miejsc zerowych. I po podstawieniu zera stwierdzamy, że wartość jest równa 1, dodatnia. Czyli pochodna przyjmuje wartości dodatnie dla wszystkich x należących do zbioru liczb rzeczywistych. Stąd już prosty wniosek, że wielomian w jest funkcją rosnącą. Zanim przyjrzymy się wykresowi tego wielomianu, warto zauważyć, że ma jeszcze jedną bardzo ciekawą cechę. Otóż, gdybyśmy podstawili w miejsce X minus X, to ponieważ podnosimy do samych nieparzystych potęg ten argument X, no to ten minus zostanie, on nie zniknie tak jakbyśmy na przykład podnosili do kwadratu. A to oznacza, że ten wielomian ma właśnie taką cechę. w od minus x jest równe minus w od x, czyli dla dwóch argumentów przeciwnych wartości będą również przeciwne. Takie funkcje nazywamy funkcjami nieparzystymi, co akurat idealnie odpowiada wykładnikom potęg przy x. No, i wykres tego wielomianu ma pewną ciekawą cechę, mianowicie punkt 00 jest środkiem symetrii tego wykresu. Oto wykres wielomianu W. Widać wyraźnie na obrazku środek symetrii, który możemy zinterpretować również jako taki punkt obrotu. Gdybyśmy obrócili ten wykres o kąt 180 stopni wokół punktu 00, to wykres się nie zmieni. W każdym razie, gdybyśmy podstawili w miejsce X zaproponowane liczby ujemne, no to wartości są też ujemne. Po podstawieniu jedynki dostaniemy wartość 1, co akurat łatwo stwierdzić, podstawiając jedynkę do wzoru. Natomiast podstawiając dwójkę, dostaniemy już tak dużą wartość, że ona się nie mieści na tym obrazku przy takiej skali. Natomiast dwójkę to my przekroczymy już bardzo niedaleko jedynki. To tak. Na oko będzie coś pomiędzy 1,1 a 1,2, może 1,3. W każdym razie to będzie pewna liczba, zapewne niewymierna, dosyć bliska jedynki.